Wszyscy! Radom Basket Cup, 6. edycja. Proszę Państwa, jak ten czas leci. Mamy 3 kategorie wiekowe. 2004 najstarsza. 24 drużyny podzielone na 8 grup, po 3 drużyny w każdej grupie. Mistrzowie grup tylko przechodzą dalej. Później mamy rocznik 2005 i 2006. 24 i 16. W sumie 64 drużyny, 3 kategoria, co daje blisko 1000 uczestników. Po raz pierwszy tak duża impreza na Domiu. RPC już 6. edycja, ale ta jest największa. 8 krajów tutaj przyjechało. Czesi, Niemcy, Łotysze, Litwini, Ukraina. No i większość drużyn z Polski oczywiście. Mamy kategorię U13. No i najlepsza drużyna z Podkarpacia, Niedźwiadki Przemyśl, Tarnowski rzuca w biało-pomarańczowych strojach. I Bytom. To nie Miś Śląska, bo nie jest to mistrza Miś Śląska, którzy tutaj nie przyjechali. Ale fajny, fajny rocznik, obiecujący. Wybrałby kompletnie. Drugie podanie do Tarnowskiego. Przyjało trochę kibiców z Przemyśla, zawsze tutaj jeżdżą. A trenerka z Przemyśla jest. Kto wie, czy to nie jest mecz o pierwsze miejsce w grupie i o awans do ósemki. Radosław Budali zmienił rozgrywającego. Ten wchodzi. Zobaczymy, czy w grze jest taki mądry jak w gadce. 12. Na pewno będzie zadziorny. Ładne podanie. Sędziów nie ma za dużo w Radomiu, jest 9 hal, czyli z tego co się dowiedziałem, obsada jest jednoosobowa.
razie tyle. Zrobię jeszcze jeden filmik.